Zobaczcie, to jest kamera. Kolejna grupa, która w ramach drugiego turnusu wzięła udział w półkoloniach organizowanych przez Leader School, odwiedziła naszą redakcję. To ukraińskie dzieci, które mieszkają w Koninie i okolicy po wybuchu wojny w ich kraju. To są dzieci z Ukrainy, które przebywają już w Polsce od roku lub czasem krócej. Już uczą się tutaj w konińskich szkołach i mają okazję u nas wypoczywać właśnie w ramach półkolonii. W ramach zorganizowanych dla nich wielu atrakcji na ten wakacyjny czas dzieci odwiedziły także naszą redakcję, aby zobaczyć telewizję od kuchni. Jednak organizatorzy przygotowali dla nich całe mnóstwo rozmaitych zajęć. Odwiedzimy również park linowy w Ślesinie, zobaczymy jak wygląda muzeum lokalne w Gosławicach, weźmiemy udział w warsztatach rzeźbiarskich, będziemy mieli okazję spotkać się z trenerem piłkarskim Czarnych Brzeźno w Brzeźnie, no i odwiedzimy pradolinę, czyli tradycyjne zajęcia typu jazda konna, strzelanie z łuku. Także myślę, że program jest bardzo ciekawy i że dzieciom będzie się u nas podobało. Nie trudno się domyśleć, że dzieciom najbardziej podobało się studio telewizyjne oraz to, że mogą się zobaczyć na ekranie telewizora. Kiedy siedzieliśmy na tym biurze, no jak to wszystko się robi? Bardzo mi się podobało, jak byliśmy w studium. Pani nam opowiadała, że jak to i gdzie to i jak na przykład brzmi głos nagrany i tak dalej. Mi nie podobało, kiedy my poszły do tego pokoju. My tam oglądali, mówili, jak to wygląda. W półkoloniach organizowanych przez Leader School w Koninie w sumie udział wzięło około 50 dzieci z podziałem na dwa 25-osobowe turnusy, a uczestnicy tegoletniego wypoczynku mieli od 6 do 12 lat.